Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Stranded Sails. Wybaczcie. I od razu uprzedzę, że nagrywam odcinek zanim poprzedni wyszedł, więc nie wiem, czy cokolwiek skomentowaliście, jak skomentowaliście poprzedni odcinek, więc ja po prostu chciałbym kontynuować, a jestem akurat, zacząłem nowy dzień, więc zaczynam karmienie mojej załogi. Ostatnio pamiętamy, że odkryliśmy, że tatuś lubi bluefish, więc chętnie bym jeszcze zobaczył, jaką rybkę lubią pozostali. Bądź może klama. Fajnie by było zdobyć raz, dwa, trzy, jeszcze dwa klamy i dać wszystkim klama, zobaczyć, czy oni lubią. O, dobry byłby to pomysł, ale czekajcie, czy ja mogę? Czy ja mogę sobie wędziorkę wziąć? Skoczyć? Połowić? Chyba tak, wiecie co? Ja to zrobię na szybko. I zobaczymy, czy mi się uda klama złowić. Może tak. Zaraz zobaczmy, to się łatwo dosyć łowi. Jest, o proszę. Jeszcze jeden bym poprosił. Chociaż teraz może się nie okazać, że nie będzie. Bluf, nie, makrela. Łowimy dalej. Cykaj, cykaj. O, bluefish. I nie ma już. Kurczę, mamy tylko trzy klamy. Jeszcze bym mógł skoczyć, połowić na inne stanowisko i też tak zrobimy. Tak jak ostatnio wam pokazywałem w odcinku na szybko na początku właśnie, gdzie że łowię. Tak samo tym razem bez żadnego na szybko, tylko po prostu razem z wami. Skoczymy na to miejsce, żeby zarzucić wędkę. Może tutaj klama też złapiemy. Bardzo fajnie byłoby. Chociaż tutaj nie wiem, czy złapałem jeszcze klama. Jest, mamy cztery. Starczy. Dobra, moi drodzy, no to idziemy w takim razie nakarmić tym klamem pozostałą czwórkę naszej załogi. Bo wiemy, że czwórka z nich jeszcze nie wie, co lubi. Nie wiem, no, jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz tak naprawdę, czy smakuje ci potrawa, czy nie. Więc to trzeba też wziąć pod uwagę. Dobra, no to w takim razie chodźmy tutaj. I teraz tak, jedziemy. Bluefisha lubi tatuś. Cyk. Kukurydzę lubi Viola. Sven. Ops, Sven. Lubi ziemniaka. Nasz, o Jezu, jak on, Drwal. Lubi marchewkę. Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Sprawdzimy, czy któraś z nich lubi klama. Pięknie, pięknie, pięknie. Cudownie wręcz, a teraz? O nie, okej, nie lubi. Nie lubi. Nie lubi. Cyk, następny poziom. Może ty? Nie lubi. Kurka. No dobra. Niestety. Teraz muszę czterech po makrelą poczęstować później, ale muszę się najpierw najeść, bo jak widzicie, no problem. Recepturki w ogóle nie odkryte. No cóż, życie. Corn rice i... A mogę sobie zrobić takie jedno lepsze danie. Nie mogę nosić więcej? Mam pełno? O rany Julek, tak. Dobra, no to spoko. A to się nie przyjmuje tym. Dobra, to kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to zobaczyć, jak stoimy tutaj z portal key. Nie mam, więc muszę stworzyć. Spoko. I muszę stworzyć to. A żeby to stworzyć, to potrzebne mi są dwie kłody, sznur. I to. Dobra, nic z tego nie mam, muszę wszystko stworzyć. Dwie planki. Czyli nie kłody, tylko deski. Dwie deseczki. Sznur. Spoko. I to. Cyk. I teraz możemy stworzyć most. Pięknie. Więc mamy portal, mamy dwa mosty. O kurczę, za dużo mam. Nieważne. Dobrze jest. Przyda się. No okej. Okay. No to co, ruszamy
najprawdopodobniej na przygodę. Witaj, przygodo. Ja bym chciał jeszcze coś zjeść. Troszeczkę tak. I spoko, lecimy na ostatnią wyspę, którą należy zbadać, żebyśmy mogli, moi drodzy, odblokować. O, mamy w ogóle mieczyk, więc możemy teraz to rozwalać. Ja tutaj widzę, że tutaj nawet jest kopanko. Może więcej szardów? Dużo? Jeden, dupka, mało. Dobra. Spoczko. Z tego co pamiętam, to szedłem na ląd tędy. Chcę iść tak samo na ląd, ponieważ nie mogę tędy przejść. O kurczę, to którędy ja szedłem na ląd? Czy ja statkiem? No aha, tędy chyba. Czy statkiem płynąłem? Wydaje mi się, że pieszo można było dojść na ląd. Stały ląd. A tutaj widzę, że są takie... Dobra. To jest stały ląd. Miejmy nadzieję, że gdzieś most tu będzie. Na razie nie chcę biec na pełnej parze. O, spoko. Mówiliście też, żebym... Czy ja to otworzyłem? Tak, już jest. Mówiliście, żebym też... moi drodzy, zrobił większy ogródek. Ja spokojnie zrobię go z czasem. Nie ma sprawy, naprawdę. Będzie większy ogródek. Dobra, tutaj trzeba będzie to rozwalić. No i pytanie teraz. Gdzie ja znajdę... jakiś mostek? Mamy... przyprawy. Na pewno trzeba iść tam, gdzie znaleźliśmy naszą przyjaciółkę, czyli gdzieś tutaj. Widzę już... Być może do jaskini trzeba wejść. O! Sprawa z ognikami tak samo tutaj musi się być rozwiązana najwidoczniej. Tutaj nic raczej nie będzie już. Idziemy dalej. Staram się... Tak jak mówiłem przedtem, nie biegać za bardzo. Jest wejście do jaskini. Zobaczę najpierw, czy ja mogę przejść tędy gdzieś. O, tutaj jest coś fajnego. Ale, no właśnie. No właśnie. Nie ma dostępu. Nie ma dostępu. Zobaczmy tu. Być może ja muszę się spiąć wyżej. Może mi się uda na jakąś skałę wejść. Patrzcie, portal. Może tu? Ale tutaj nigdzie nie dojdę. O, może dojdę. Zobaczmy. To jest takie przejście. No właśnie, wiemy, że te przejścia są... O, jest mostek tutaj gdzieś. Dobra. Tam była jaskinia, prawda? Moglibyśmy spróbować do niej wejść, a później tędy jakoś przejść. No wejdźmy do jaskini. Może jest możliwość. Tutaj nie ma. Staramy się oczywiście, tak jak mówiłem przedtem, nie biegać za szybko. Ok, bo potrzebujemy dużo energii. Tędy przyszedłem. Jedziemy dalej. Tutaj coś mamy. Metale. Tam jest wyjście z jaskini, spoczko. Być może wyjdę w miejscu, które będzie mi właśnie dla mnie odpowiednie. Najprawdopodobniej tak, bo tędy nigdy nie szedłem, więc na pewno jest. A gdzie ja jestem? Nie mówcie, że to jest miejsce, gdzie... No kurczę, kółeczko zrobiłem. Ależ skucha. Tędy szedłem, tam wyszedłem, bez sensu. Myślałem, że będę w górze gdzieś, a tu dupka. Oszukali mnie. Oszukali mnie. Strasznie mnie oszukali. Czuję się nawet... czuję się bardzo oszukany. Tak się nie robi. Nieporządnemu człowiekowi, który stara się ograć grę. No dobra, idziemy dalej. No trudno. Może...
Jak tędy pójdziemy, coś lepszego znajdziemy. Dobra, tutaj są beczki. Warto wziąć. Cebulka, bardzo dobrze. Ruszamy, ruszamy. Tutaj już koniec będzie, jak się nie mylę. O, mamy jakąś. Wizję do przejrzenia, obejrzenia. No tak, spójrzmy. Gdzieś tutaj, ale nie wiem gdzie. Lecz jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. No właśnie, tutaj mamy perłę. Brawo. No i teraz, kurczę, nie mam pojęcia, co zrobić dalej. Bo nie ma wejścia wyżej. Tutaj też nie ma przejścia. Mogłem spróbować zobaczyć. Czy to jest to miejsce? Że on tak się dziwnie świeci? Nie wiem, może. A, się skończyło. Było, się skończyło, dobra. Nie ma, to nie ma. Ale jak wejść na tą skałę, skoro ja nie mogę? Kurczę, na ten mostek. No to teraz się troszeczkę zdenerwowałem. Bo tutaj na tą skałę nie wejdę nigdzie. Mogę jeszcze raz spróbować, ale raczej nie. Przy tej wizji też nie. No nie. Tu jest jaskinia, bym musiał w jakąś jaskinię wejść i... Pamiętajcie, ostatnio też przegapiłem przejście takie oczywiste. Albo mało oczywiste właściwie. Więc ja jeszcze raz tutaj wejdę. Jeszcze raz spróbuję tędy przejść. Bo może faktycznie źle... Źle poszedłem. Jakbym poszedł tędy... Tutaj nie ma wejścia do jaskini. Nie ma. No i się zbagowałem, jak zawsze w tej grze, wchodząc na kamienie. Można się łatwo zbagować i już szybko nie wyjdę. No tak to jest w tej grze. Dobra, dajcie mi moment. Już jestem. Musiałem wyjść i wejść do gry. I teraz mi się wydaje, że faktycznie to był głupi błąd, bo jest zejście na dół. Zobaczcie, ja mówię, że to jest to samo wejście. Nie, to jest inne wejście. No właśnie. No tak to jest. Aktywowaliśmy kolejne. Świetnie. Spoko. Idziemy górą dalej. Pytanie, czy tutaj był... Tam był most? Nie, tam jest drabina. Tutaj będzie most. W tą stronę. No dobra, mamy to. Czy nie wiem, czy chcemy... Czy co? Ja tu nie byłem. Może warto by było przejść jeszcze w lewo najpierw, zanim tą drabinę postawię. Zobaczyć właśnie, o, tu jest jakaś skrzynka, czy drabinę, przepraszam, zanim most postawię. Może jeszcze, o właśnie, są rzeczy do wzięcia. To. Super. Świetnie. No dobra, to idziemy teraz stawiać most. I pójdziemy w górę, będziemy znowu walczyć z piratami. Odblokujemy kolejny symbol. I zobaczymy, co skrywa piramida. Jak wszystkie trzy symbole odkryjemy. Dobrze, no to chcemy wybudować most. Tak jest. No i jesteśmy gotowi, żeby przejść. Dobrze. O, kolejna jaskinia. No i git. No jak trzeba, to trzeba. Zobaczmy jeszcze, co jest wyżej. O, mamy ognik jakiś. Tools, mieczek, bij, spoko, no to wracamy. Będę musiał się najeść, żeby nie mieć, żeby mi dużo stamina, ale to tylko się najem, jak zaczniemy już walkę. Jeżeli tu będzie coś do walczenia, ale chyba powinno być. No dobra, gdzie teraz?
górę, czy... O, tu jest coś. To w górę. W takim razie widzę, że w górę trzeba iść. Mamy kolejną rzecz. O, papryczka, czy tam chili. Spoko. Puszczamy w górę. Dobra, weźmiemy to. I lecimy dalej. Jestem ciekaw. A pewnie tam u góry zacznie się bitwa już jakaś. A może nie, bo to jednak idę tędy. Wejście z kolejnej jaskini. O rany. O rany. To już się noc robi. Niedobrze. Będę musiał po nocach walczyć. A to mi się nie uśmiecha. Dobra, jest miejsce na walkę pierwszą. Spoko. Zjedzmy sobie coś. Leaf na razie. Najpierw zjemy sobie jedzenie. Dobra, jest full. Możemy się bić. No i proszę, łatwo. Łatwo poszło. Idziemy do góry. Wyżej. Spokojnie na razie. O, jakieś ognie tutaj widzę dziwne. Aha, bo to będzie kolejna, no, zablokowane, bo jest kolejna walka, nie ma sprawy. Poszło łatwo, z jednym, z dwoma mieczami. Tym razem będzie pewnie trochę gorzej, będzie dwóch z dwoma mieczami. Najpierw jednego. Oj, oj, oj. No dobra, nie było tak źle. Mocno mnie nie sponiewierał. Teraz jeszcze został szefo. Aha. Już widzę, gdzie to będzie pewnie. Tam jest miejsce, gdzie trzeba będzie dotknąć symbolu i zobaczymy w ogóle, co ta piramida nam zrobi. A, jeszcze musimy iść po jaskini. No proszę, proszę. Jest tu przejście jakieś tajemnicze. Przejdziemy się, przejdziemy. No właśnie, po to, żeby to uruchomić. I też mówicie, żeby zbierać te piórka. No niestety, one są takie często w takich miejscach, gdzie ciężko... czy ciężko dostępnych miejscach. Dobra, idziemy tędy. No i git. Linki się przydadzą. Jak najbardziej. O, mamy ostatnie miejsce, najprawdopodobniej związane z szefem piratów. Ała. Dobra, uciekłem. Niech sobie się obkręci. Trzy. I uciekamy. O, cztery. Spoko, już tam trzy. I po. I po. Było sobie życie. Możemy wrócić, czyli tędy przejść teraz najprawdopodobniej do symbolu ostatniego. No i w końcu odkryjemy, co kryje przed nami. Czarodziejska piramida. Czemu nie mogę wejść tutaj? Nie mogę. Dobra, mamy skrzyneczkę. Świetnie. Kolejną. Pięknie. Kolejną. Cudownie. Wszystko? Wszystko. No i ostatni symbol. Dotykamy. Lost and found. No dobra, mamy wszystko. Czas iść się przespać. I rano ruszyć na środek piramidy. Na środek, raczej na górę. No i oczywiście zrobimy przedtem. Viola zniknęła, bo poszła spać. Spoko. Zrobimy oczywiście jedzonko dla wszystkich.
i ruszymy zobaczyć, co piramida skrywa. Muszę przyznać, że gierka mi się podoba, całkiem się przyjemnie gra w nią, ale niestety niezbyt się dobrze ogląda. Szkoda bardzo. Cóż, ja na to poradzę już teraz, no. Dobra, chodźcie zebrać plony. Ojoj, dużo rzeczy urosło. Więc powolutku trzeba wszystko tutaj pozbierać. Kukurydza jak zawsze, codziennie znowa. Pomidorki to chyba co drugi dzień. Dynie to nie wiem jak często, chyba też co kilka dni. Tu już nic więcej. Tutaj oczywiście kukurydza jak zawsze. Ja wiem, że to jest żmudne takie, ale naprawdę nie opłaca się ciąć. Ze względu na... O, i to chyba wszystko. Teraz trzeba spodlać. Spoczko. I zaraz pójdziemy zobaczyć na szczyt piramidy, tylko oczywiście kilka wiaderek wody trzeba. Tu na przykład cyk, od razu 6 będzie podlanych. Tutaj będzie 6 podlanych. Pięknie, tutaj będzie 6 podlanych. Tutaj będzie 6 podlanych na środeczku. No i git. Dobra. No i spoko, i ruszamy. Aha, jeszcze jedzonko. Jeszcze jedzonko dla naszych przyjaciół. Dobra, znowu to samo. Pani Wiola kukurydza, Sven ziemniaka, marcheweczkę ty, Bluefisha ty. Bluefisha, czy ktoś jeszcze chciał Bluefisha? Wiecie co, sprawdźmy. Albo makrele. Dajmy tobie makrele, tobie, tobie. A tobie damy Bluefisha. Zobaczymy, czy któryś z nich coś z tego będzie lubił. A czekaj, makreli nie wzięłaś. Aha, dobra. No i zobaczymy. Lubisz? Nie. 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 Może ty lubisz makrela, nie wiem. Ale mamy papku. Jest pełno. Dobra, słuchajcie, i lecimy w takim razie zobaczyć do piramidy. No sam jestem ciekaw, co się wydarzy. Bo, no, w ogóle mogę schodzić tam niżej, ale tam na razie nic jeszcze nie ma, więc może też pospieszyłem się z budową tego przejścia tam za szybko. Ale spoko. Dobra, chodźmy. Zobaczmy, co ta piramida nam pokaże. No szkoda, że nikt nie napisał mi z was, jak dostać się do tego miejsca ze skarbem. No szkoda, bo tutaj jest ten skarb i chciałbym go wziąć, ale niestety nie mam jak dojść tam. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się tam dostać. No chyba, że będę musiał szukać na internecie, ale nie chciałbym tego robić. Chciałbym jakieś od was może wskazówki. No dobrze, chodźmy do góry, zobaczmy, co teraz się stanie. Jesteśmy na samym szczycie praktycznie już, no i co? I... No to chcemy go dotknąć, ok. Może wszystkie muszę uruchomić, i one wszystkie nałożą na siebie? Tak. Oj, leave zrobiłem. O! Ancient Recall, wezwałem kogoś. No witaj, Wigo. Skąd wiedział mój przodek, że to ja? O, imię się spodziewał. I wiele właśnie miałem niebezpieczeństw, żeby się tutaj do niego dostać. I jestem tutaj dlatego, że udowodniłeś, że jesteś warty. Dobra. Chcesz wiedzieć, kim jestem? How do I know? A skąd ja wiem, że kim ty jesteś i co osiągnąłeś? Nieważne jest to na teraz. Oczywiście, że nieważne. No i ważne jest to, co teraz musimy... Strife? Nie wiem, co znaczy Strife. Musi coś wiedzieć odnośnie tych wysp.
klątwa ciąży nad tym archipelagiem. No i ciężko, nie zdołasz stąd uciec chyba. Odpowiem ci więcej, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. Ale teraz musisz wiedzieć to, że mogę cię ocalić od tej klątwy, ale moja pomoc za pomoc już oczekuję zapłaty. Dawno temu Cherished Effigies, nie wiem co znaczy, został splądrowany ze świętego miejsca. 3 złote statuły. Bezcenne złote statuły, dobra. Zwróć je wszystkie, a usunę klątwę i pozwolę ci stąd odejść. Statuły są gdzieś na tych wyspach, ukryte przez tych, którzy je ukradli. Mogę je znaleźć, ale ty będziesz musiał je odzyskać. Trochę to zajmie, zanim je znajdę, ale dam ci znać, kiedy skończę. A teraz idź, Vigo. It seems that member of your crew wygląda na to, że członek twojej załogi zakończył jakieś zadanie. Zwiedź swój wrak i zobacz, co osiągnął. No dobra. Skoro przodek każe, to ja też tak zrobię. A, talk to Sven, czyli muszę iść do Svena. Co zrobiłeś, Sven? Ulepszyłeś mi łódkę? Tak mi się wydaje. Czy Sven zrobił mi lepszą łódeczkę? No dobra, to chodźmy do Svena. Zobaczmy, co tam nam da ciekawego. I czas będzie zakończyć odcinek, bo osiągnęliśmy sporo już dzisiaj. No już, już. Trochę to potrwa, ale już jesteśmy... Most już jest super. Także będziemy za chwilę u Svena. Tutaj jakoś z nimi za bardzo nie gadam, jeszcze nie dekoruję im chat. Bo szczerze mówiąc, jakoś nie czuję napięcia. Nie czuję przymusu. Wiem, że dostaje się za to jakieś lepsze bonusy. W ogóle kłody leżą tu z jakiegoś powodu. Co się dzieje? Sven, co ty zrobiłeś z tymi kłodami? Bo tu je zostawiłeś. No dobra, zobaczmy, co Sven ma nam do powiedzenia. Okej. No i dawaj. Mam dobre wiadomości. Logan i ja skończyliśmy plany odnośnie nowego statku. Zbudujemy go z niczego praktycznie, od początku. On nawet już zaczął. Oczywiście potrzebujemy twojej pomocy. Do następnej konstrukcji potrzebujemy radar. Radar? Czy radar to nie jest ster jakiś? Albo nie wiem. Może Logan zasugerował, że możemy go znaleźć w naszym starym statku. Czy mógłbyś go znaleźć i zreperować? Dużo pozostałości po naszym wraku jest skumulowanych gdzieś tutaj na plaży, gdzieś na plażach. Przeszukać trzeba plaże, trzeba poszukać na nich tego, nie wiem, starego, nazwijmy to, steru. Mi się wydaje, że to jest taki, no nie wiem, nieważne. Jakiegoś stera czy steru trzeba poszukać. Moi kochani, no i chyba takim szukaniem sterów to zajmiemy się następnym odcinku, cholera, polski język. No, wydaje mi się, że to na tyle będzie już wystarczająco. Dzisiaj pograliśmy, wystarczająco zwiedziliśmy z tamtą wyspę. Odblokowaliśmy przecież tutaj naszego przodka, więc ja jestem bardzo zadowolony. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. Czekam na komentarze. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.